Serdecznie Was witam na kolejnym moim wideo, które na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jest to wzór, który użyć można jako początek na przykład spódniczki. A zamiast ściągacza na dole, zrobić ten taki szlaczek tu wychodzi. Ja na początku zrobiłam jeden rząd z samymi oczkami lewymi. Możecie oczywiście zacząć na początku dwa rzędy oczkami lewymi i wtedy zacząć już robienie tego wzoru. Popatrzcie, tak ten wzór wygląda z prawej strony. Jest naprawdę bardzo ładny i wcale nie jest aż taki trudny do zrobienia. Zaraz zobaczycie. Ta lewa strona jest nie za ciekawa, no ale na lewej stronie rzadko kto nosi sweterki. Zrobiłam tutaj już szkic gotowy, który będziecie mogli sobie skopiować na Facebook jak zwykle i wydrukować, i jak macie to przed oczami, to jest łatwiej oczywiście dla Was do robienia. Ten wzór składa się z 12 oczek. Tu jest raport, zaznaczyłam, to jest raport naszego wzoru. Rozpoczyna on się trzema oczkami przerobionymi razem na lewo. Zaraz Wam to pokażę, jak to się robi. A więc 12 oczek raportu plus z przodu zrobiłam 6 oczek i z tyłu 7. Ja tutaj zrobiłam, przerobiłam dwa raporty, to znaczy są dwa raporty plus te boczne tutaj oczka. Moment, bo ja się zastanawiam nad tym. Nie, okej. Tutaj nie zaznaczyłam jak zwykle oczek brzegowych. Do tego dochodzą jeszcze dwa oczka brzegowe. A więc, jeżeli robicie, macie Wasz projekt na przykład, na ilość, obliczacie sobie ilość oczek, ile macie do zrobienia, do nabrania, żeby zrobić Wasz sweter przykładowo, czy spódniczkę. To musi być ta suma podzielona przez 12 oczek. Na wysokość mamy 10 rzędów. Z tym, że to jest bardzo ważne, że w rzędach parzystych, obojętnie jak te oczka schodzą z drutu, tutaj one będą schodziły w drugim rzędzie jako oczka prawe z drutu. Tu również, ponieważ tu robimy lewe oczka, więc one w drugim rzędzie schodzą jako prawe oczka z drutu. Je również przerabiamy na lewo. To znaczy wszystkie oczka w rzędach parzystych, rząd drugi, czwarty, szósty, ósmy, dziesiąty, przerabiamy na lewo. To jest bardzo ważne. Ja tutaj na wysokość już przerobiłam trzy raporty, jak widzicie. To są trzy raporty na wysokość i dwa raporty na szerokość. Zacznę teraz z Wami dalej robienie od samego początku, to znaczy od pierwszego rzędu. Zaczynamy go jak zwykle oczkiem brzegowym. A następnie mamy jedno oczko prawe. Następnie jest narzut i cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy i cztery. Następnie rozpoczynamy nasz raport pierwszy i mamy w nim trzy oczka razem na lewo. To znaczy nić bierzemy przed robótkę, wkuwamy się tutaj pod te trzy oczka i przerabiamy je razem na lewo. W ten sposób. Następnie mamy znowu cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy i cztery. Narzut, oczko prawe, narzut i znowu cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy
i 4. To był nasz pierwszy raport. I drugi rozpoczynamy znowu tutaj od tych trzech oczek razem. Nić przed robótkę i wkuwamy się tu od prawej strony i przerabiamy te trzy oczka razem na lewo. Jeszcze raz, bo w ten sposób. Ściągnijcie tutaj troszeczkę. Następnie mamy cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy i cztery. Jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut i cztery oczka lewe. Raz, dwa, trzy i cztery. To był drugi raport. No i kończymy tutaj. W moim wypadku już jest to koniec. Te siedem ostatnich oczek. Trzy oczka razem na lewo. Ten sposób. Troszeczkę tutaj sobie poprawcie. Cztery oczka lewe. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Jeden narzut. Jedno oczko prawe. I u mnie jest już oczko brzegowe. To oczko brzegowe przerabiam na lewo. To był rząd pierwszy, rząd drugi i wszystkie inne rzędy parzyste przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Popatrzcie, tu był narzut, tu się już zaczynały prawe oczka, te również przerabiamy na lewo. Wszystkie oczka przerabiamy na lewo. W ten sposób. Rząd trzeci rozpoczynamy oczkiem brzegowym, następnie mamy oczko prawe. Jeden narzut, jedno oczko prawe i trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. I rozpoczynamy nasz raport, to znaczy rozpoczynamy trzema oczkami, które razem przerabiamy na lewo. W ten sposób. Następnie mamy znowu trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. Jedno oczko prawe, narzut, prawe, narzut. Jedno oczko prawe i trzy lewe. Raz, dwa i trzy. I od początku nasz raport, trzy oczka razem na lewo, w ten sposób. Trzy oczka lewe, raz, dwa i trzy. Oczko prawe, narzut, prawe, narzut, prawe i trzy lewe, raz. Dwa, trzy. Trzy oczka razem na lewo. W ten sposób. Trzy lewe. Raz. Dwa. I trzy. Jedno oczko prawe. Narzut. Prawe. I u mnie jest już ostatnie oczko brzegowe, to przerabiam na lewo. To był rząd trzeci, rząd czwarty, przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Rząd piąty, oczko brzegowe i jedno oczko prawe. Następnie mamy narzut, dwa oczka prawe i dwa oczka lewe. Rozpoczynamy pierwszy raport. Trzy oczka razem na lewo. Dwa oczka lewe. Raz i dwa.
dwa oczka prawe, raz, dwa, narzut jedno oczko prawe, narzut dwa prawe i dwa lewe. I znowu tu od tego miejsca zaczynamy, trzy oczka razem na lewo, w ten sposób, dwa oczka lewe, raz i dwa, dwa prawe, raz i dwa, narzut, jedno prawe, narzut, dwa prawe i dwa lewe. Znowu trzy oczka razem na lewo. W ten sposób. Kolejne dwa oczka lewe. Raz. Momencik. Raz. I dwa. Dwa prawe. Raz. Dwa. Narzut, jedno prawe i u mnie jest oczko brzegowe. To był rząd piąty, rząd szósty, przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Doszliśmy do rzędu siódmego i rozpoczynamy jak zwykle oczkiem brzegowym i jednym oczkiem prawym. Następnie mamy jeden narzut, trzy oczka prawe, raz, dwa i trzy oczko lewe. Rozpoczynamy raport trzema oczkami razem na lewo. Jedno oczko lewe i trzy oczka prawe. Raz, dwa i trzy. Narzut, oczko prawe, narzut. Trzy oczka prawe i lewe. I znowu trzy oczka, kolejny raport, trzy oczka razem ze skłon, trzy oczka razem na lewo. Przepraszam, to nie jest z żadnym skłonem. Coś mi tutaj. Ok. Jedno oczko lewe, trzy prawe. Raz, dwa i trzy. Narzut, jedno prawe, narzut. Trzy na prawo, jedno lewe, trzy razem na lewo, jedno lewe, trzy prawe, raz, dwa, trzy, narzut. Oczko prawe i oczko brzegowe. To był rząd siódmy. Rząd ósmy przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Doszliśmy w tej chwili do rzędu dziewiątego. Ostatni rząd wzoru. Pierwsze oczko ściągamy, to jest oczko brzegowe. Następnie mamy jedno oczko prawe i narzut. Kolejne cztery oczka przerabiamy na prawo. Trzy, cztery. Trzy oczka razem na lewo. Znowu cztery oczka prawe. Trzy, cztery. Narzut prawe. Narzut. Cztery prawe. Trzy, cztery. I rozpoczynamy od początku nasz raport. Trzy oczka razem na lewo przerabiamy. Cztery prawe oczka. Dwa, trzy, cztery, narzut, jedno prawe, narzut, cztery prawe, trzy i cztery. Trzy oczka razem na lewo, cztery prawe, raz, dwa, trzy, cztery, narzut, oczko prawe i oczko brzegowe. To był rząd dziewiąty. Rząd dziesiąty. Przerabiamy wszystkie oczka, tak jak wszystkie rzędy parzyste. Wszystkie oczka przerabiamy na
lewo. Chciałabym Wam jeszcze tutaj na zakończenie powiedzieć, żebyście pamiętali o tym, o tych narzutach. To jest bardzo ważne. To jest ten ażur, który jest pomiędzy, pośrodku. I jeszcze jedna rzecz, która mi leży na sercu. Powtarzam to prawie w każdym moim wideo. Kochani, ja nie jestem w stanie naprawdę dla Was obliczać ilości oczek, jak chcecie na przykład robić sweterek, czy czapeczkę, czy spódniczkę, obojętnie co. Ja nie mam na to czasu. Jeszcze raz powtarzam, zróbcie sobie próbkę z tej wełny, z której będziecie robili ten swój projekt. Zróbcie sobie na przykład 20 oczek, 20 rzędów, wymierzcie, obliczcie. To jest najbardziej prosty sposób. Nawet tutaj przykładowo w tym wzorze, który akurat razem robimy, możecie dobrze to obliczyć, robiąc na przykład dwa raporty na wysokość i dwa raporty na przykład na szerokość, próbkę sobie, tak jak ja to w tej chwili zrobiłam te raporty tutaj, i później możecie bardzo łatwo to wymierzyć i obliczyć sobie, ile potrzebujecie na daną rzecz oczek i rzędu. Widzicie, tak to wygląda po zrobieniu raz, dwa, trzy, cztery raporty do góry, i tu możecie sobie na przykład bardzo ładnie to obliczyć, troszeczkę rozciągnąć, zmierzyć i wtedy obliczyć tą ilość oczek, którą potrzebujecie, żeby dany, powiem, projekt zrobić. Ok, to na tyle na dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Ja to tutaj, ten szkic, który zrobiłam, wstawię na Facebook, możecie skopiować, i tak jak powiedziałam, jak macie to przed oczami, to jest o wiele łatwiej Wam wtedy robić na drutach ten wzór. Jeszcze raz króciutko dla tych, którzy u mnie są pierwszy raz. Moje znaki, jak widzicie, sama robię te szkice i one się w sumie nie zmieniają. Zawsze są te same u mnie, dlatego ja je sama robię, przepisując z gazet, z książek, z internetu. Można powiedzieć, w każdym kraju są inne obyczaje, jak również inne znaczki na robótki na drutach. Tu mamy, to są u mnie oznaczenia na oczka prawe. To są narzuty, te kreseczki, to są oczka lewe. To tutaj już znacie, ta strzałka do góry z tą kreseczką na dole, to są trzy oczka razem przerabiane na lewo. No i tutaj nic więcej nie ma. Pamiętajcie, że w rzędach parzystych w tym wzorze robimy wszystkie oczka na lewo. Ja myślę, że to tyle na temat tego wzoru. Jak widzicie, ten wzór jest naprawdę przepiękny. Przynajmniej mi się bardzo podoba. I już kombinuję, żeby z niego coś zrobić. Tylko ja ostatnio z tym czasem to jestem nie za bardzo. Ale zobaczę. Teraz wieczory są już troszeczkę dłuższe, to można troszeczkę więcej robić na drutach. Jestem zachwycona tym wzorem. Jest naprawdę bardzo ładny. Ok. Na tą chwilę żegnam się z Wami. I serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za to, że żeście znowu znaleźli tą drogę na internecie do mnie. Będę się cieszyła, jeżeli znowu u mnie zawitacie. No i jeżeli Wam się spodobało, jeżeli Wam się podoba mój kanał i moje opisywanie tych wzorów, to będę się cieszyła, jak mnie polecicie swoim znajomym, koleżankom, którzy również chętnie robią cokolwiek na drutach. Ok. Na razie żegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i dziękuję. Na razie, pa, cześć.